Kolejny występ na gali KSW, kolejna walka. No chyba rywal z tych wszystkich, którzy do tej pory tak najbardziej sportowo trudny. Cześć, witam wszystkich. Tak. Nareszcie zawodnik MMA. Jestem ciekaw, jak ja wypadnę w sobotę, jak on wypadnie w sobotę. Mam nadzieję, że damy dobrą walkę. Ale to moja ręka będzie w górze. Twoja ręka będzie w górze, zobaczymy, że tak się stanie, oczywiście tego życzymy. Powiedz, ty przygotowywałeś się w taki sposób dość bardzo mocny do tej gali. Miałeś za sobą dość bogate przygotowania. Już trochę mogę tylko powiedzieć, byłeś w Stanach, byłeś u Overeema, Alisterem Overeem, także jest o czym opowiadać. No i jak to wygląda, jak się czujesz przed tym pojedynkiem? No właśnie czuję się tak, że pierwszy raz będę miał formę na walkę. Zawsze coś się stało, że czy złapałem kontuzję, czy nie wtrafiłem z formą, czy przetrenowałem. Zawsze coś było nie tak, ale nie mówiłem o tym, bo ja nie lubię wymówek. A tym razem czuję, że ta forma jest, że ta forma będzie. Mam nadzieję, że będzie, że nic się nie stanie do soboty złego. Okres zmieniłem trochę przygotowania. Zacząłem wcześniej, pociągnąłem przez długi czas, później zrobiłem sobie przerwę i końcówkę znowu mocno, żeby nie powtórzyć błędów z wcześniejszych walk i się nie przetrenować i nie być cieniem samego siebie na walce, tylko odpocząć, zregenerować siły i mieć tą formę na walkę. Oczywiście ja wrócę do tego Overeema, bo wszyscy o niego oczywiście pytają, ty już też wielokrotnie wyjaśniałeś, ale powiedz, czy teraz po tej walce jeszcze jakiś kontakt mieliście, czy gdzieś tam rozmawialiście, pisaliście, czy mniej więcej wiesz, jak tam u niego i czy coś ci doradzał przed tym występem na KSW? Tak, mamy cały czas kontakt, piszemy maile do siebie. Jestem w ogóle zaproszony już na drugi obóz do Alistara przed walką z Juniorem, także mam nadzieję, że pod koniec kwietnia, początek maja znowu wrócę na Florydę, żeby ciężko trenować. Życzył mi powodzenia, rad nie dawał, życzył mi powodzenia i tyle. Ale Star teraz kontuzji doznał, nie będzie walczył w najbliższym tym zamierzonym terminie, czyli mówi, że będzie walczył jakoś latem, tak? Teraz, tak przynajmniej jego plany zakładają z Juniorem dos Santosem. Tak, dostałem, widziałem o tym wcześniej, że złapał kontuzję, to było trochę tam kilka dni wcześniej, jak było podane. Naciągnął mięsień, czworo głowy uda bodajże, jak dobrze pamiętam. Ale to jest tylko i wyłącznie 3-4 tygodnie przerwy, które oczywiście wykluczyły go z walki w maju. To nie są amatorskie zawody i tam trzeba być gotowym na 200%. Ale będzie walczył w wakacje. Buduje znowu swoją drużynę Alistara i mam nadzieję, że wróci silniejszy. No właśnie, jeśli chodzi o tą drużynę Alistara, to troszeczkę ostatnio miała pod górkę. Generalnie troszeczkę się ostatnio zawodnikom w ostatnim czasie z Alistarem trenującym nie układało. No to teraz co? Jest taka sytuacja, że ty musisz bronić honoru tego teamu i to KSW 22. Musi być jakieś przemowy dla tego teamu Alistara właśnie. No tak. Już rozmawialiśmy o tym i mam nadzieję, że nie będzie ta zła pasa ciągnęła się dalej, tylko przerwę ją w sobotę. Co możesz powiedzieć o swoim przeciwniku? Co możesz powiedzieć o Krzysztofie Pliafasie? Pewnie tam dobrze go oglądałeś i dobrze masz opracowaną już taktykę, strategię na tę walkę. Znaczy nie oglądałem go. Naprawdę tak długo trenowałem do tej walki, tak jestem przygotowany, że nie musiałem szukać jakichś, wiesz, trików, jakichś takich różnych rzeczy, żeby go pokonać. Wierzę w siebie, wierzę w swoje umiejętności, które są coraz lepiej. Nie mówię, że jestem talentem, bo nie jestem. Jestem rzemieślnikiem, który musi ciężko pracować, żeby o każdy jeden mały stopień moje umiejętności mogły iść w górę. Mam kilka rzeczy przygotowanych na niego, przygotowałem się to, co on może mi zaoferować w ringu i na pewno jestem gotowy, powtarzam to po raz kolejny. I nie to, że jestem
nie wiadomo jak, uważam się za kogo, tylko po prostu wychodzę z założenia, że trzeba być pewnym siebie przed walką. Jak człowiek nie jest pewny siebie, niech zostanie w domu, niech wyjdzie z psem, kotem, nakarmi rybki, a przed walką człowiek musi być, w ogniu musi być pewny siebie, wtedy wychodzisz do ringu i chcesz dać dobrą walkę, a nie tylko przetrwać. Tak jest moje zdanie. Tak będzie, życzymy powodzenia i oby to była bardzo dobra walka. Dzięki wielkie. Dziękuję.